Bardzo serdecznie na niecodziennych wernisażu, niecodziennych artystów. Proszę Państwa, przedstawiam Państwu, myślę, że dobrze znanych, ale jednak trzeba panią Janinę Berdak i pana Stefana Berdaka. Wystawa jest hołdem
50-letniego pożycia małżeńskiego. Nie rzadko się zdarza, żeby gościć takie wystawy i takich wspaniałych artystów. Proszę Państwa, Pani Janina tak ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w kilku pracowniach w 1959 roku. 303 wystawy zbiorowe, 303 wystawy, 97 wystaw indywidualnych. No, w wielu krajach europejskich, od Niemiec, Francji, po Włochy, Szwecję, Bułgarię czy Czechosłowację. W 1965 roku była laureatką tej ogólnopolskiej wystawy plastyki w Radomiu. Brała też udział w Międzynarodowym Biennale Akwareli Monta Catani we Włoszech, gdzie otrzymała nagrodę. Od ponad 50 lat towarzyszy panu Stefanowi, który jest Lwowianinem. Proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak ważny dla naszych jubilatów, który oczywiście nie może zabraknąć Związku Polskich Artystów Plastyku, którego członkami nasi artyści są również od ponad pół wieku. Janina od 59 roku, tak? A Stefan od 55. Nawet już Stefanie ponad 60 lat. Przygotowaliśmy taki list okolicznościowy, który pozwolę sobie teraz przeczytać. Szanowni jubilaci, droga Janino i Stefanie, Zarząd Związku Polskich Artystów Plastyku w Okręgu Krakowskiego ma zaszczyt złożyć Państwu najserdeczniejsze gratulacje z okazji 50. rocznicy wspólnie przeżytych lat. Cieszymy się bardzo, że możemy dołączyć do szeregu życzeń zdrowia, wszelkiej pomyślności, optymizmu, szczęścia i powodzenia w tym wyjątkowym dniu będącym symbolicznym podsumowaniem obopólnej miłości, szacunku, zrozumienia i zaufania towarzyszącego małżonkom przez pół wiecze wspólnego życia. Dziękuję wszystkim za takie przybycie. Ten szybki bardzo dzień. Myśleliśmy, że będzie słońce. Tymczasem jest deszczowo. Dziękuję przede wszystkim panu prezesowi Kazimierzowi za kontakt, za przetwórkę i za zaproszenie, że nas tu przyjął. Dziękuję nieujawnemu sponsorowi, który prosił, żeby nie ujawnić swojego nazwiska. Dziękuję. Nie chciał. Dziękuję również Przemkowi Pitkowi za piękne zaproszenie, które no, były kłopoty. Obrazy, które mu przysłałem, były w swojej rozdzielczości, były wyruszone. Pan Witek sam je wszystkie sfotografował, sam je. Także wybór jest jego. Ja jestem z tego wyboru bardzo zadowolony. Moja żona też. I nasze zdjęcia, wprawdzie odmłodzone, ale też są dobrze. No, niestety moja żona kiedyś była brunetką. Także, no, właściwie wszystko zostało o nas powiedziane. Ale jedna rzecz. Tytuł wystawy jest pół wieku razy. Ale to obejmuje tylko do roku 2008. Takie są obrazy. Nowych obrazów od 2008 roku, to nie pokazaliśmy. Mamy ich bardzo dużo. Szczególnie, że razem z małżonką uprawialiśmy tak zwany gipsowy. To znaczy nie wryty w desce, czy w drzewie, czy w metalu, ale w płycie gipsowej, którą trzeba było w pewien sposób utrwalić i potem ręcznie parę odbitek zaledwie wykonać. Bo w gipsu się najwyżej 5 odbitek, ale zazwyczaj to były 3 i na pewnych odbitkach widać, jak gips przyklejał się do farby drukarskiej, a więc do fabryki. W tym
budynku, nieco wyżej, nie w tych katakumbach, w tej świątyni sztuki, kiedyś, tuż po Akademii, w 1955 roku, było ogłoszenie salonu jesiennego. Ja złożyłem, otworzyłem się, złożyć dwie akwarele. I Karol Strajker razem z Żyli, bo wtedy był Żyli, przyjął moje dwie akwarele. I taki był początek tych budynków. Potem, w 1958 roku, miałem wystawę w krakowskim Desie przyjaciół. I tam były same gipsoryty, same odbitki papierowe, ale była też pewna płyta, to znaczy negatyw gipsowy. I jeden z architektów targowała się ze mną, bo tą płytę gipsową. Rzeczywiście cena wtedy była określona na 2500 zł. No wtedy nasze pensje były gdzieś po 700 zł, więc cena była bardzo duża. Ale powiedziała mi, że ten gips będzie mogła wziąć dopiero po wystawie, po 2 tygodniu. Ale przyszedł Balewicz, nie wiem, czy Państwo wiecie, kto to jest, od kontora. No i tu po jakimś tam zebraniu był elektromagazyn. I dotknął tą płytę jednym palcem i powiedział, że na tym można też coś robić i puścił tą płytę, rozsypał się. Ale ja wtedy to był szczęśliwy obraz. Wszystkie inne, tych obrazów no nie było dużo, chyba z 13 tygodni. Wszystko sprzedałem, udało mi się. Taki był początek, dobry. Potem było to. Tak, potem miałem dzięki panu prezesowi Witkowi. Wszystko dzięki panu. Tak, niestety kolejną wystawę razem z żoną. To znaczy mieliśmy. Były to inne obrazy. Tak, mieliśmy. I wtedy u góry była wystawa książka. No nie pamiętam. W każdym razie było bardzo dużo ludzi, mieliśmy wystawioną po. Tak, owszem, ci, którzy zostali przez Schindlera uratowani, wszystkie zdjęcia, a więc był to okres bardzo ulicznie odwiedzany przez ludzi, szczególnie z zagranicy. I do książki pamiątkowej, którą wtedy położyliśmy tu, mamy bardzo dużo odpisów, gratulacji w obcych językach. Teraz nie wystawiliśmy tej książki, już tu kończymy się. Sami swoim. Tak, sami swoim. Także jest to kolejna. Przed tym 2 lata temu mieliśmy dużą wystawę w Enceku. To była też druga wystawa w Enceku wspólna, ponieważ na początku lat 2000 mieliśmy dużą wystawę tam, którą się bardzo święty pamięci Jerzy Madejski zachwycał, zresztą napisał świetną recenzję. To może jeszcze powiem o sobie, że od 2000 roku razem z Andrzejem Dawidowiczem wydawaliśmy takie pismo, to znaczy on finansował, ja to bezpłatnie robiłem i to było pismo bezpłatnie rozdawane w kawiarni Rio po każdym wernisażu. Niestety pan Dawidowicz odszedł, zmarł na serce i znalazłem nowego sponsora, który w tej chwili to finansuje i staram się kontynuować tą działalność tego powiatu, jakim był Andrzej Dawidowicz, zresztą był z polskich organ. Tyle. A o żonie powiedz. Co to jest po sobie? Dziękuję, że
Państwu przyszliście. Bardzo mi miło. Proszę oglądać obrazy. W tej sali moje są tamte. To już Państwo wiecie. Dziękuję, że jesteście i że przyszliście raz. Ja mam takie zawroty głowy, że nie mogę. Bardzo dziękujemy jeszcze. Proszę mnie wybaczyć. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja jeszcze dodam, że to jest pierwszy przypadek w historii, kiedy artysta nie musiał swoich obrazów do pałacu sztuki przywozić. On je znosił ze sklepu, ponieważ one są wszystkie przechowane od pewnego czasu. Odkąd wymówiono panu miejsce w NCK, właśnie w Pałacu Sztuki. To też jest otwarcie jakiejś nowej historii, gdyby rzeczywiście artyści mieli problemy z przechowaniem, to towarzystwo jest w stanie pomóc. To może jeszcze uczcimy chwilą ciszy pana Dawidowicza. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzisiaj, 10 marca 2016 roku, po godzinie 17.33, wystawę Państwa Janiny i Stefana Pudaku uważamy za otwartą. Bardzo Państwu dziękuję za liczne przybycie. Ja nie wiem, co jest.
Nie,
Na panią, tak co zdaje.